Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem roku Scania organizuje testy pojazdów budowlanych. Jest to impreza cykliczna, organizowana od dobrych kilkunastu lat. Tego typu testy, testy w realnych warunkach eksploatacji pojazdów, są najlepszym świadectwem, jakie może otrzymać klient na niezawodność, trwałość, doskonałe warunki trakcyjne naszych pojazdów. W tegorocznych pojazdach konstrukcyjnych jeszcze bardziej obniżyliśmy masę własną pojazdu, skupiając się przede wszystkim na dwóch elementach, specyfikując lżejszą przekładnię główną oraz zastępując zwolnicę półosiami w przypadkach, kiedy to jest uzasadnione. Przede wszystkim w transporcie leśnym oraz w betonomieszarkach. Jestem kierowcą od 7 lat. Pracuję tutaj na żwirowni, jeżdżę samochodem ciężarowym czteroosiowym. Wozimy różne materiały od kamieni, pomieszanki, piaski, żwiry. Scania jest wygodnym samochodem. W terenie myślę, że się dobrze sprawdza. Mam jeden samochód taki, też w tej samej zawodowie i na razie zdaję egzamin. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Imprezy tego typu uważam za udane i uważam, że coś dają, że ludzie powinni próbować przyjeżdżać, sprawdzać taki sprzęt. Wiadomo, że jest to sprzęt wysokiej klasy technicznie, pod względem zaawansowania technicznego. No jest okazja pojeździć, sprawdzić, zobaczyć, jak to się spisuje typowo w terenie. W szczególności zainteresowały mnie samochody, no jak to z branży oczywiście, do transportu drewna. Samochody tego typu powinny być wyposażone tak naprawdę już dzisiaj w lekką zabudowę, ponieważ wszystko dąży do tego, żeby samochód był jak najlżejszy, żeby zabrać jak najwięcej towaru, żeby firma była na topie i ekonomiczna. Jestem mile zaskoczony zautomatyzowaną skrzynią biegów w tym samochodzie. Auto bardzo dobrze radzi sobie w terenie i bardzo łatwo się prowadzi.